W tym podcaście kontynuuję moją rozmowę z moim współbratem Grzegorzem Kurasiem. No, powiedzmy, ciągniemy temat apokalipsy. W 38 i 84 odcinku rozmawialiśmy już o tej księdze i dzisiaj idziemy dalej w rozdział 12. Będziemy trochę rozmawiali o tym, czym jest znak, jak należy czytać znaki w apokalipsie, jak należy patrzeć na Pismo Święte. Zastanowimy się nad tym, jak przeczytać znak niewiasty oraz kim jest smok, i czy smok rzeczywiście zagraża naszemu życiu. Puzzle wiary to podcast o Bogu, człowieku i kościele. Nazywam się Dawid Kołodziejczyk, jestem dominikaninem, a każdy kolejny temat traktuję jak mały puzzle, który buduje obraz wiary. Zapraszam do słuchania. Grzegorzu bardzo cię witam serdecznie w Warszawie na Freta. Dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. Cześć Dawid, witam, ciebie witam wszystkich słuchających. No i co, kontynuujemy nasz temat związany z apokalipsą? Przy... To pewnie. To pytanie, czy nie robi się trochę nudno, prawda? Bo ja to tak tylko jednym mówię, znaczy mnie to bardzo interesuje, ale jest no to tak sobie myślę, że pierwszy odcinek, który nagraliśmy, to był 38. odcinek pod tytułem mm -hmm. Apokalipsa. Śmierć czy życie? Mm -hmm. To naprawdę było kupę czasu temu, bo to już no może nie dwa lata, ale półtorej roku pewnie już wychodzi. Wow, to... A drugi odcinek, który nagraliśmy, to też słuchaczom przypominamy, 84. odcinek, Smok, niewiasta i 666, czyli mm -hmm. Apokalipsa, sym, ampol, Popraw po, po, mnie. Symbole apokaliptyczne. <noise> Dziękuję tak. Ci bardzo. Więc tak, te dwa odcinki, 38-84, bardzo zapraszamy i zachęcamy do tego, żeby sobie mm -hmm. do nich wrócić. Ale to nie jest tak, że jeżeli Koniecznie. ktoś ich nie słuchał, to, to dzisiaj nie zrozumie naszego, naszej rozmowy. Nie, nie. to Apokalipsa jest na tyle wciągająca, że gdzie się nie zacznie, tam się wciągnie i już potem to idzie samo. Ja to tak czuję, że ty już jesteś tak bardzo wciągnięty, że. <głos> <głos> o, o, tak, tak, tak. Czegokolwiek nie dotkniesz, to już tam jesteś w głębokości. Ja uwielbiam adwent, bo tam właśnie są te teksty apokaliptyczne, i ja mówię, to no wreszcie jest o czym mówić kazania. No. <noise> Ale nie nagrywamy tego odcinka w Adwencie. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. No. No dobra, słuchaj. To mhm. co, ruszamy w tekst. Dzisiaj Amen. wzięliśmy sobie na, że tak powiem, na plan rozdział 12 Apokalipsy. Mhm. Więc jeżeli chcecie zapauzować to nagranie i w tym momencie sięgnąć po Pismo Święte i przeczytać rozdział 12 Księgi Apokalipsa, no to bardzo zachęcamy. Ten rozdział jest taki bardzo taki obrazowy, tam się dużo dzieje, tam jest taka akcja. To jest naprawdę jakby to próbować przedstawić, to byłby naprawdę taki niezły e, odcinek e, filmu, e, czy jakiś taki obraz w filmie, który by pokazywał dużą, dużą akcję, bo tam się co werset, to się zmienia akcja. To, to jest niesamowite. Swoją drogą, to ciekawe, czemu nikt nigdy nie nakręcił Apokalipsy 12. Co znaczy, ja widziałem fragmenty próby nakręcenia tego, no nie jest łatwo. Naprawdę, to jest duże wyzwanie, żeby zrobić, żeby nakręcić obrazy biblijne, żeby to nie wyszło tak kiczowato, to, to naprawdę nie jest łatwo. I, i, i tutaj rzeczywiście Apokalipsa zostawia tutaj, no ona jest taka wymagająca, bo te symbole są bardzo złożone, ta akcja też się szybko dzieje. No więc to, to. A często też tak, o czym też myślę, że już mówiliśmy, że takie zainteresowanie tym, co jest złe, straszne w apokalipsie, sprawia, że prędzej, by wyszedł z tego bardziej jakiś thriller niż film, który miałby podnieść na duchu, bo jednak no, każdy rozdział taki jest, że on podnosi na duchu, otwiera, tak jak też ten dwunasty rozdział, o którym chcemy porozmawiać, o pewnym fragmencie jego. To też podnie. jest bardzo ciekawe, że jest dużo takich symboli, które nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. To jest ważne, żebym ja jako wierzący próbował słuchać ich i jakoś czytał na swoją do siebie nie? w tym kontekście odczytania słowa Bożego jako działającego we mnie, e, mówiącego do mnie Pana Boga. Mhm. I ja, ja zawsze się obawiam takich obrazów narzuconych. Nie? Jak, mhm. jak, jak Pan Jezus wygląda, jak, jakiś symbol należy dokładnie przeczytać. No właśnie w apokalipsie jest duże nagromadzenie symboli, też, jeżeli chodzi o ten 12 rozdział, ta niewiasta, to jest y, tak naprawdę zastanawiano się, czy to jest Kościół, czy to jest Izrael, czy to jest Matka Boża, i w zasadzie tak trzeba przyznać, że to jest wszystko w jednym, że to jest taki, taki zbiorczy, taki zbiorczy symbol, przez to ten symbol jest naprawdę bogaty. Naprawdę to można patrzeć i patrzeć na ten symbol i się nim ciągle zachwycać. Natomiast to, o czym mówiłeś wcześniej, rzeczywiście, że, że czytanie Apokalipsy ono może być ono może być trudne wtedy, kiedy się postawimy jako taki niezaangażowany obserwator. Jak tak chciałbym patrzeć, co się dzieje i tak mnie to nie dotyczy albo ja nie wiem, po której stronie jestem. Tymczasem jakby od samego początku Apokalipsa stawia nas po stronie zwycięzców, po stronie tych, którzy, których Chrystus bawił i ona bardziej odsłania przed nami tą rzeczywistość i pokazuje, w jaki sposób Chrystus zwycięża w naszym życiu, jak to się dokonuje na różne na różne sposoby. Więc czytanie, więc jeżeli chcemy dobrze czytać Apokalipsę i ją rozumieć, to musimy myśleć o sobie jako o tych, których Chrystus zbawił i my jesteśmy teraz po tej stronie zbawionych. Natomiast jeżeli próbujemy czytać Apokalipsę tak, no ja nie wiem, albo tak się trochę przeglądam jak film, no to wtedy rzeczywiście ona przeraża, ona może ciekawi, czasem bawi, ale to, to nie ma tego, 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 tego elementu. Światła, który w tej ap w ap 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 apokalipsie jest, i po to ona też została napisana. No. Dobra, rozbiegówkę mamy za sobą, idziemy, Myślę, do, tak. <laughs> idziemy do rozdziału 12. Grzegorz, pierwszy temat, taki, który o którym chciałbym, żebyśmy wokół niego trochę się zatrzymali, to w tym rozdziale 12 mamy tu symbolikę, że tam znak jest ukazany przez pana Boga. Mm -hmm. i Wiem od ciebie wcześniej, przed nagraniem, nie, nie jestem taki inteligentny i mądry, nie. tak dobrze się nie zgłębiłem w to słowo, że, że tutaj należy się zatrzymać nad tym. Po co ta krytyka, Dawid? Wiesz, yy... to przewiedzieć, gdzie się jest w życiu. Yy, to znaczy, kiedy otwieramy ten dwunasty rozdział, on jest tak, tak w, no w, w centrum apokalipsy to nie jest przypadek, bo to jest jakieś, powiedzmy w sensie, takie podsumowanie. Można od niego zacząć, czytanie, i potem. Przeskoczyć na początek i czytać sobie. I zaczyna się od tego, że znak niewiasta i smok, te dwa znaki. I tam jest, jest one zostały ukazane. Znaczy, A w polskim tłumaczeniu w, jest chyba inaczej. W polskim nie? tłumaczeniu ukazał się znak, to tak jakby ten znak sam z siebie pokazał się. Mhm. Tak jakby ta niewiasta sama się pokazała, jak ten smog się pokazał. To ja myślę, że... Bo tekst grecki mówi wyraźnie, że znak został pokazany. Czyli to, to jest działanie Pana Boga. Ja myślę, że to trochę się bierze z tego, że język polski nie lubi za bardzo strony biernej. Ona się kojarzy tak bardzo urzędowo. Na przykład nie, wiem, dostałem prezent. To jest ładne mhm. zdanie, ale prezent został mi dany Och, no to ja, już... lubię, ja lubię tą formę. Więc... <laughs> Ale to brzmi tak bardzo. Tak podniośle, uroczyście i tak, dostojnie. Tak urzędowo, <laughs> tak dostojnie, prawda? Że oje, teraz nie wiem, co, co ma być zrobione z tym prezentem, prawda, który został mi dany. I myślę, że język polski, i, i też często tłumacz kiedy. Ma do wyboru, stronę bierną czy czynną, to bardziej preferuje stronę czynną, bo ona jest bardziej naturalna w języku polskim. My tak właśnie stronę bierną kojarzymy bardzo tak technicznie. Ona tak wprowadza pewną taką sztywność. I, i tutaj ten znak nie tyle się ukazał, to został ukazany. I to jest taka może drobna różnica, ale to pokazuje, że wchodzimy teraz w teraz rzeczywistość, nad którą ktoś inny panuje, nie te znaki, nie niewiasta, nie smok. Tylko ktoś inny panuje nad tym i on ukazuje nam, czyli pokazuje tą, tą rzeczywistość, bo to jest takie wejście w trochę tak jakbyśmy w tym dwunastym rozdziale tak trochę stanęli takim backstage'u rzeczywistości i tak patrzyli jak to w ogóle wygląda tak od, od drugiej strony, jakbyśmy przeszli na drugą stronę sceny i ktoś nam pozwala tam, tam wchodzić, ten ta strona bierna, często nazywana, często bywa nazywana passivum divinum, czyli że to jest taka strona bierna, która mówi o działaniu Pana Boga. Właśnie tak chciałem powiedzieć, że jakoś tak pierwsza rzecz, która mi się na, narzuca, że to Pan Bóg nam to wszystko ukazał. Dokładnie, tak, tak. Czyli że my w teraz wchodzimy w rzeczywistość, która nie to, że ona tam się dzieje sama z siebie, tylko to Bóg nad tym panuje i On zdecydował coś nam pokazać z tej rzeczywistości. Czyli to jakby ustawia nas, że my jesteśmy w czymś, co no, nie należy do nas, ale też nie dzieje się tak gdzieś jakby poza kontrolą kogokolwiek, bo to Bóg nad tym panuje od samego początku. Czyli te znaki, o których będziemy mówili w rozdziale 12, to są znaki, które z decyzji Pana Boga zostały ukazane człowiekowi. Tak. Mhm. Pan Bóg. Bo to trzeba by tak popatrzeć całościowo, bo to znak to jest jedno, ale też co się dzieje między tymi znakami, między niewiastą i smokiem, to wszystko jest pokazane jako taka. No właśnie, takie, żeby lepiej zrozumieć tą rzeczywistość, żeby lepiej zrozumieć, dlaczego świat wygląda tak, jak wygląda. To jest po to nam dane. A tymi znakami w dwunastym rozdziale to są właśnie smok i niewiasta. To najpierw jest niewiasta. Najpierw zostaje ukazana niewiasta, a później zostaje pokazany smok. I, i, i trochę i właściwie część akcji dzieje się między nimi. Później smok próbuje atakować niebo, zostaje strącony i później ściga, ściga niewiastę i ponosi porażkę. Jak należy czytać te znaki? Bo chyba tak tradycyjnie, no właśnie, kiedy słyszę niewiasta, to koryguj mnie, bo pewnie jestem w błędzie, albo nie, to niewiastę w kościele czytamy jako Najświętszą Maryję Pannę, mhm. ale też... Kościół, prawda? To jest w ogóle ciekawe, bo kościół po w łacinie to jest eklezja rodzaju żeńskiego. Tak, rodzaju żeńskiego, tak, tak. Więc, to, to tak samo też w greckim, więc to, to, to dużo łatwiej, to, to bardziej ułatwia mówienie o tym, mm -hmm. że kościół jest oblubienicą Chrystusa, prawda? To, tak, bo po polsku trochę to po karkołata, tak. No, po polsku to można by mówić nie kościół, ale kościoła. <laughs> Pan Bóg poślubił kościołę. No, no to, to już w ogóle byśmy, to już lepiej używać strony biernej, prawda? <laughs> Natomiast, a to jest ciekawe, dlaczego tak ten symbol często bywa kojarzony, bo myślę, że część tego jest w tym, że czytanie, że ten, ten fragment Apokalipsy o niewieście jest czytany w wniebowzięcie Matki Bożej. I ale co jest ciekawe, że tam wycięto jeden, jedno zdanie z tego opisu. Wycięto, że cierpi ból rodzenia, bo ta niewiasta, ona cierpi bóle rodzenia, a ponieważ Maryja była bez, bez grzechu, a rodzenie w bólu jest konsekwencją grzechu pierworodnego według księgi rodzaju, a Maryja była bez grzechu, więc ona urodziła Jezusa bez cierpienia. Więc to ten fragment nie pasuje, więc liturgiści nam go wycieli. No i wtedy mamy ładny opis, prawda? Maryi, Maryi prawda? Ale to jest niepełny opis apokaliptyczny. apokaliptyczny tak. Czyli jakby należało usłyszeć ten znak niewiasty, jak ją zdefiniować? No W zasadzie, bo jak, jakbyś tak się jej przyjrzeć, to ona jest obleczona w słońce, ma księżyc pod stopami ma na koronę z gwiazd. Ona rodzi Mesjasza, no to można by powiedzieć no Przepraszam Maria. cię, no idziesz do naszego kościoła, mamy taką statuę, tam jest Maryja z gwiazdami wokół. To no idealnie pasuje. No idealnie pasuje, tak, więc, bo ten, bo ten symbol to może być Matka Boża, ale to nie tylko, bo mamy tam, na przykład ta niewiasta rodzi Mesjasza, ale ten Mesjasz zaraz po urodzeniu zostaje porwany do nieba, tak jakby no to życie Jezusa ziemskie zostało praktycznie wycięte prawda więc to jest też można popatrzeć że jest to naród wybrany z którego jest Maryja która rodzi mesjasza ale jest to już kościół i o tym się dowiadujemy na końcu kiedy smoki idzie walczyć z potomstwem niewiasty no to, to jest Jan pisze do, do kościoła do wyznawców Chrystusa więc więc wiemy stąd że to jest kościół więc to jest taki zbiorczy symbol no też Jan w Ewangelii Jana jest tradycja Maryjna, prawda? To tak jak, jak u Łukasza, jest ta kana galilejska, jest, Matka Boża jest bardzo obecna w Ewangelii Jana. I też no, jeżeli, jeżeli tak jak mówi tradycja, Jan był z Matką Bożą w, w Efezie. No Jan wziął Marię do siebie prawda, pod krzyżem na polecenie Chrystusa. No więc wydaje się, że Jan, który ma wizję, i Pan Bóg też posługuje się no tym, co Jan zna, wlewając mu tę wizję do głowy, no to obraz Matki Bożej no tam się no, mo można, mo można do, do niewiasty wpasować, ale to nie wyczerpuje te, tej symboliki. Co nie, u, co nie umniejsza Matce Bożej, mhm. tylko pokazuje, że to ona jest też wpisana w większą rzeczywistość. Rzeczywistość kościoła, rzeczywistość narodu wybranego. No nie jest to nic złego, bo Maryja jest narodu wybranego, była Żydówką, ale też jest matką Kościoła. Więc to jest, to wszystko pięknie pasuje do siebie. Czyli ostatecznie rozumiem tak, że próbują systematyzować <laughs> niewiasta, jest to symbol, który. Zawiera wiele elementów mm -hmm. i y, zawiera Maryję. I co jeszcze? Kościół, kościół? i też y, Izrael, ten, ten naród wybrany. Prawda? Naród wybrany. A czy ten w tym znaczeniu naród wybrany to. Y, ano kościół, no to się mieścimy. Mm -hmm. Bo to jest. Y, bo my czasem mamy takie myślenie, że, że symbol, jak. Ja, ja, ja muszę go. On ma. Tak jeden do jeden, prawda? Na przykład jedziemy, znaki drogowe na przykład, no, nie? no i widzisz zakaz skrętu w prawo, no to wiesz, to nie możesz robić, prawda? Czyli mamy taką jasną interpretację. Natomiast Apokalipsa, czy w ogóle Pismo Święte, ono wybiera, autor biblijny wybiera, żeby pokazać, że symbol może być bardzo bogaty. Że on może tam wiele rzeczywistości połączyć, że tam ty patrzysz na coś, co rzeczywiście przekracza rzeczywistość, bo my tak, próbując jeden do jeden, to tak ściągamy znaczenie tak do naszego poziomu, prawda? Bo my musimy wiedzieć, że no, jak jest czerwony znak z napisem Stop, to wiesz, co masz robić, tak jeden do jeden. Musisz wiedzieć. Natomiast próbując to, to przerzucić na Biblię, no to próbujemy ją tak zredukować do naszego poziomu, a ona jest jednak, autor biblijny, tak pisząc pod tatnieniem Ducha Świętego, to ona wyciąga wyżej i mówi: Człowieku, to jest, to jest coś więcej niż, niż, niż widzisz, no nie? że tu jest, tu, jest, tu jest wiele rzeczywistości naraz. I ta niewiasta z tym smokiem, to co ona robi? No w zasadzie y, smok tam też... Wie, Właśnie, bo może zat za smok za zatrzymajmy on... się nad smokiem Jej, jeszcze, bo tamto... smok to ja widzę tutaj diabła. I to to jakbym, Jakby w pierwszym odruchu miałbym po poczucie, no, jest że nie... On jest że on nie nazwany wąż że... starodawny, który zostaje strącony. On jest, staje, on jest przede wszystkim... No, on kiedy staje przed niewiastą... Jego wygląd jest dość taki, taki no, no przerażający, natomiast on chce pożreć dziecko, które, które niewiasta rodzi. Czyli ten smok tak naprawdę, to jest ciekawe, że my wiemy po co on tam jest. Jego pomysł na, na, na życie, tak mówiąc po naszemu, to jest niszczyć. On chce Zniszczyć tego, zniszczyć tego syna, którego porodzi niewiasta, później będzie próbował w nie, w niebo zniszczyć, walczyć, a, a, a będzie chciał walczyć z aniołami, a kiedy zostanie strącony na ziemię, no to będzie próbował zniszczyć niewiastę. Czyli to jest takie jedno wielkie zniszczenie. On jak się pojawia, to ogonem strąca jedną trzecią gwiazd z nieba. To też tak to... Przeważnie to się czyta jako pewne zwycięstwo, które on odnosi w świecie, ale ono są ograniczone. To, to nie jest zwycięstwo pełne, czyli to jest tylko jedna trzecia gwiazd, dwie trzecie zostaje. Czyli niektórzy widzą w tym tych aniołów upadłych, których on pociągnął za sobą. Ale myślę, że, o, że poza opisem tego, tego wyglądu smoka ważniejsze jest to, że on jest uparty w tym, żeby niszczyć. On jest uparty w tym, żeby żeby doprowadzić człowieka do ruiny. A ten symbol czyta się zawsze tak osobowo, w znaczeniu diabła, czy możemy przeczytać ten symbol w znaczeniu właśnie nieosobowym, na przykład zła, które istnieje? No, no to tylko tu można się zapytać, zło, no bo zło istnieje, ale no, no my wierzymy, że jest zło osobowe, prawda, że to nie jest jakaś taka energia, która gdzieś się unosi i po prostu nam szkodzi, tylko, że jest takie jest osobowe zło, które rzeczywiście chce coś zrobić. No tutaj widzimy, że ten smok, no on ma takie cechy świado świadomej osoby. On, on działa na różne sposoby. On tutaj chce pożreć, później występuje do walki z aniołami, później ściga niewiastę, kiedy ona ucieka, to on wypuszcza wodę z gardzieli, czyli on tak, no, on ma jakby takie przemyślane sposoby na to, żeby działać. No to o co oczywiście tak zbiorcza też można na to po, popatrzeć jako takie siły zła, które próbują ten plan Boży, który jest bardzo wyraźny, ponieważ tam niewiasta rodzi, rodzi syna, który zostaje od razu porwany do tronu Boga. Później niewiasta ucieka na, na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. Czyli Pan Bóg na tym wszystkim panuje, on ma plan zbawienia człowieka. No i jest ten, ten zły, który ciągle jakoś tak próbuje się w ten plan wedrzeć i coś namieszać, i coś tam, ale nigdy mu się nie udaje. I to jeszcze większą w nim wywołuje wściekłość. No, ale powiedziałeś, że jedna trzecia gwiazd jednak spadła z tego ogona, czyli coś mu się udaje. No, jest, no tylko, że to się, to się odnosi do tej rzeczywistości duchowej, czy tej niebieskiej, anielskiej. I tam no, wiemy, że nie tylko szatan odpadł, ale też inni aniołowie też za nim poszli, prawda? Że, ten, że te upadłe demony, też jak to z Ewangelii wiemy, że no to jak są opętani przez legion, prawda? Bo nas jest wielu, że jest jakaś część duchów, które wybrały bunt, Przerwać na chwilkę? Mhm. Czyli rozumiem, że ten rozdział 12 możemy przeczytać w takich dwóch płaszczyznach: świata ducha i świata materii? Można, tak, tak. Mhm. To, jest, to jest tylko taka, powiedzmy, może aluzja, takie wskazanie, że jest jakieś zwycięstwo tego smoka. On, on ta tak pociągnął za sobą, jeżeli przyjmiemy tą interpretację, że te gwiazdy to są upadli aniołowie, bo też niektórzy mogą patrzeć na to, że to jest już jakieś takie też zwycięstwo, w takim sensie zburzenie porządku. Nie tyle zwycięstwo, co on, bo gwiazdy są na niebie, tam powinny być, a on przychodzi. No i zło też no takie osobowe, które niszczy ten świat stworzony, no bo, no bo szatan jest czystą nienawiścią, więc on nienawidzi wszystkiego, co Pan Bóg zrobił, również tego świata stworzonego, który no, jest Panu Bogu poddany. Nie tylko ludzi, ale cały świat stworzony. Więc on też próbuje niszczyć ten, ten, ten stworzony świat, który no, no wielbi Boga, bo, bo, no bo tak chce. Yy, natomiast yy, no, no szatan jest, jest takim pełnym niszczeniem. Więc to też można popatrzeć na to, że to jest jakaś, jakaś forma zburzenia porządku. Jakaś forma takiego za, no zachwiania tego, co Pan Bóg zamierzył. Że Pan Bóg zamierzył gwiazdy na niebie. On przychodzi i próbuje tutaj. Prawda, coś, ale też to nie jest pełne zwycięstwo to jest tylko takie no jakieś ale, ale niepełne. nie to też jest niezwykłe jak mówisz o tych symbolach to znowu wracamy do tego momentu że Aha. to nie jest takie oczywiste prawda no, co bo, jest czym bo, bo właśnie to bo przeczytać. to chodzi o to żeby patrzeć wiesz i bo, bo, to jest popatrz yy, Biblia nie jest napisana definicjami ona jest napisana obrazami To znaczy że ty jak widzisz obraz to łatwiej ci się do Dopatrzeć podobieństwa Twojego życia w jakimś obrazie, niż jakbyś czytał definicję. No bo definicja z natury rzeczy, ona zawęża, jakoś próbuje te rzeczywistość poukładać. Prawda? Natomiast no, Biblia otwiera. Ona otwiera przestrzenie, ona każe patrzeć szeroko, ona cię uczy patrzeć, że ty nagle na tej rzeczywistości widzisz coś więcej, że to nie jest tylko to, co widzisz, że tam jest coś więcej, że tam są jakieś odcienie, że tam że ta rzeczywistość jest bardziej złożona, że to jest część. Czegoś, większej całości. To dlatego te, te symbole tak otwierają patrzenie, że ty widzisz na to, dlatego nie chodzi o to, żeby umieć poprawnie zidentyfikować obraz, tylko patrząc na to, co ci jest dane, w tym obrazie widzieć pewną taki zbiór różnych rzeczy, pewną rzeczywistość jako taką, która się jakoś, no właśnie w tym przypadku sprzeciwia Bogu, jeżeli mówimy o smoku. To co ostatecznie udało się wygrać temu smokowi? Bo strącił jedną część gwiazd? No w zasadzie to... Aha, yy, no i tutaj jest tak, że co mu się udało? No on yy, strącił jedną trzecią, ale to jest taki może opis bardziej jego i tego, co on robi, bo tam w ogóle później autor nie zajmuje się tymi gwiazdami. No on prostu zburzył jakiś porządek. To też jest tak, że ma ograniczone zdolności, więc to nie jest tak, że to się Bogu wymksknęło, że on coś po prostu urwał Panu Bogu, tylko z jakichś powodów Pan Bóg mu pozwolił to zrobić. Więc on, kiedy niewiasta rodzi mężczyznę, no to smok, smoku nie udało się pożreć, więc, więc ściga tego mężczyznę i rozpoczyna tego, tego, tego syna niewiasty i rozpoczyna walkę w niebie z aniołami. Ale aniołowie wysłani, to, to też jest ciekawe, że w tej. W tym, w tym, w tym, w tym dwunastym rozdziale nie zobaczysz Boga, który walczy. Tam Pan Bóg nie staje do walki ze smokiem. Tam Pan Bóg posyła aniołów, żeby walczyli. I teraz pytanie, dlaczego? Jak myślisz? Moja intuicja jest taka, że gdyby Pan Bóg się włączył do walki, to by na pewno wygrał, bo jednak to jest inny porządek. Dokładnie. Dla, że dla, dla Boga szatan nie jest przeciwnikiem. Dlatego Pan Bóg wysyła aniołów, żeby oni się z tym rozprawili, bo on jest zupełnie z innego porządku, że, że Pan Bóg nie musi sam bezpośrednio walczyć, bo szatan nie jest dla niego równorzędnym przeciwnikiem. Ja kiedyś taki obraz straszny widziałem, jak Pan Jezus siłuje się na rękę z szatanem. I to, to zupełnie w ogóle to, to, to nie jest obraz, to, to nie jest myśl biblijna, że tam jest jakaś, jakaś, jakieś równorzędne siły, które się zwalczają. Że, 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 że Bóg, który jest ponad tym wszystkim, nad tym panuje, i on wysyła aniołów, które są jego stworzeniem. Tak jak szatan też jest stworzeniem Bożym, jest aniołem, który w wolności wybrał bunt przeciwko Bogu, ale też jest ciągle stworzeniem. Ma ograniczone zdolności. Więc Pan Bóg wysyła swoich aniołów, którzy są przy nim, żeby spokojnie tam nie ma walki. Tam ta walka na niebie, to tam szatan staje do walki i czytamy, że nie przemógł i został strącony. Cała walka. To jest cała walka, z... <laughs> więc on spada. A to jest że... ciekawe też, zobacz kulturowo, że jak my funkcjonujemy, to bardzo często jednak jest tak, że ludzie mówią, no, że te siły dobra trochę odchodzę od chrześcijaństwa, ale tak myślę, kulturowo bardzo często jest tak, że siły dobra i zła się zmagają, że jest jakaś równorzędność. Nie? No, no, Nawet no. możemy mieć takie poczucie, pewnie w wielu miejscach, że to zło się tak narzuca. Wszędzie jest. jest. Taki... No wiesz co, no ale to no, ludzie, no to księża też, no to, to zdarza się też z naszego środowiska, no wręcz taka... Jakiś taki dziwny, ja tego nie rozumiem, taki dziwny zachwyt potęgą szatana, że on jest wszędzie, on przychodzi, on, on, on bój się o swoje zbawienie. No, no tak, tylko że my jednak. My jednak, jeżeli wierzymy w, w moc Chrystusa, który umarł za nas i zwyciężył, w moc sakramentów i tak jak czytamy Apokalipsę, no to, że to nie, my nie jesteśmy w tej walce osamotnieni, że to tam wiele naprawdę to za nas siły anielskie wykonują i choć to, to zagrożenie jest realne, to nie jest tak, że że myśmy przegrali, i teraz uratuje się po prostu tam jakaś garstka, która nie wiem, przypadkiem gdzieś znajdzie jakieś tylne wyjście. Że jednak no, my wierzymy, że Pan Bóg jest, jest przy nas i że, że działanie złego no, jest ograniczone. Mimo wszystko. No i co? On przegrywa z aniołami, i co się potem dzieje? No, więc on spada i zaczyna ścigać niewiastę. No, i niewiasta dostaje, znowu dostaje, zostaje, zostaje jej dane skrzydła orła Wielkiego, to też ciekawy obraz, i ona leci na pustynię, więc, więc ten smok nie może jej dogonić, więc wypuszcza ze, ze swoich ust, ze swojej, swoich gardzieli, wypuszcza wodę, żeby tam porwała niewiastę. Jest to ciekawe, że Ziemia też otwiera swoje usta tam jest to samo słowo między smokiem a Ziemią otwiera swoje usta i pochłania tą wodę. Więc niewiasta, niewiasta jest bezpieczna, i wtedy smok już wie, że nie może jej pokonać. I teraz popatrz, popatrz, jeżeli to jest ten symbol zbiorowy kościoła, to on wie, że nie może pokonać kościoła. Więc rozpoczyna walkę, i tak się kończy ten dwunasty rozdział, z synami niewiasty, z tymi, którzy strzegą imienia Chrystusa, czyli z każdym pojedynczym człowiekiem, z nami. Czyli, że nie walczy jakby wspólnotowo, tylko z pojedyncze. Pojedyncze, tak. Że on jakby on wie, że Kościoła nie, nie jest w stanie pokonać, Kościół jako taki jest ocalony, natomiast my pojedynczy członkowie kościoła, no my teraz się opowiadamy, prawda? I my teraz właśnie przyzywamy obecności Chrystusa. Prosimy, żeby on, on był, żeby nas zbawiał, żeby nas, żeby, żeby, żeby nas ratował. Ale no to jest właśnie. No to jest ta, ta złość tego szatana. I tam jest też ciekawy taki moment, jak zostaje strącony smok, to w niebie rozbrzmiewa się śpiew, i oni śpiewają, ci zbawieni, tam chwalą Boga i mówią. I co ciekawe, że my ten hymn śpiewamy na nieszporach. Ale wielkie godne podziwu są Twoje dzieła, Panie Boże, wszechwładny, i tak dalej, tak dalej. I ten hymn się urywa. I radujcie się niebiosa razem z wszystkimi świętymi. Tak? I, I ten hymn się urywa tutaj w Brewiarzu, natomiast w Apokalipsie tam jest przecinek i tam jest biada yy, ziemi, bo stąpił do Was szatan, świadom, że mało ma czasu. Yy, to, to biada yy, to jest takie greckie uaj. To jest takie, ojoj, takie ola Boga, takie, takie, że szkoda, prawda? Jej, coś, coś, coś nie taka biada na zasadzie potępienia, tylko takiego, ojojoj, ojoj, szkoda nam Ziemi, uważajcie, ponieważ szatan do Was spadł, świadom, że mało ma czasu. To, to jest też takie przesłanie, że, że czas działania złego jest ograniczony. On wie, że przegrał, on wie, że na Ziemi ma mało czasu i dlatego on się teraz piekli, on teraz będzie szybko działał, żeby jak najwięcej pociągnąć za sobą. Jakbyś podsumował ten rozdział? Jakie to przesłanie dla nas rodzi? No, dla mnie, jak tak zacząłem się w niego wgłębiać, to on tak dla mnie był takim, takim podglądem rzeczywistości, że jest ten świat duchowy, który jest aktywny ciągle. I jest taka realna walka o nas. Jest taka realna, realna walka o naszą duszę. O nasze zbawienie. I lepiej i o tym trzeba mówić, o tej strony pozytywnej, tego zwycięstwa Chrystusa i trzymania się Chrystusa, bo to daje nadzieję. Nie strach przed złem, tylko radość z tego, że Chrystus nas zbawił, że Bóg nad tym wszystkim panuje, że, że nawet jeżeli to, to zło nam realnie zagraża, bo ten smok jest cały czas gdzieś przy tej niewieści. oni się widzą jakoś, oni tam się. Natomiast ta niewiasta, jest, ona jest. Posłuszna Panu Bogu, on nad wszystkim panuje, i to zwycięstwo. Ten dwunasty no ten rozdział jest cały czas tak malowany, jakby taki rozdział zwycięstwa Boga nad siłami zła. Co więcej, Boga, który jeszcze za bardzo się tą walką nie zainteresował. No w takim sensie, że on, on nie musi, no bo on wie, że to jest zupełnie inny, zupełnie inny porządek. Ale to w ogóle też jest niesamowite, nie? Walka została stoczona. Znaczy, mhm, że tak, apokalipsa tak. Nam to tak, tak że... bardzo wyraźnie nazywa. Tak, Bóg że... już wygrał tą walkę. To nie jest tak, że tak. my jesteśmy w gąszczu, że tutaj Nie się... wiadomo, co będzie. Tutaj, no bo... Teraz to nagrywamy przed, przed wielkim, wielkim Tygodniem. Nie wiem, kiedy ten odcinek wypuścisz, natomiast no, za chwilę będziemy właśnie w Wielkim Tygodniu w Triduum, będziemy świętować no, właśnie ten moment zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. No. Teraz to nie mam wyjść, muszę puścić szybko. <laughs> natomiast no, to jest... I y, 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 każda niedziela jest przypomnieniem tego. Popatrz, że my y, raz... Y, każda Eucharystia, natomiast niedziela w sposób szczególny, przypomina o tym. Czyli popatrz, że my tak codziennie i raz na siedem dni mamy takie przypomnienie, ten obowiązek niedzielny z takim obowiązkiem przypomnienia sobie o zwycięstwie Chrystusa. I że my się tego mamy trzymać. Choć to zło realnie zagraża. Choć no, no właśnie, kusi. bo to też jest ważne, nie? że my cały czas funkcjonujemy w tym świecie człowieka, w którym to zło jakby jest. Mhm. Ta walka się. Tak. Mogę powiedzieć, że ona się. To... No właśnie, jak to powiedzieć? No bo z jednej strony ona została wygrana, Chrystus, Chrystus już. Wygrał tą walkę, jakby mhm. króluje, a z drugiej strony to zło jest na świecie i my no jest, jakoś i uczestniczymy ono, w nim. Jest no i ono, ono realnie zagraża, bo ono rzeczywiście jest, jest straszne. Czasami ono jest taką też parodią dobra. Ono się tak też robi na większe niż jest, czy mocniejsze niż jest. I teraz, no jeżeli tutaj popadamy w rozpacz, czy jakiś taki strach wielki, no to, no to wtedy trudniej uwierzyć. Że, że, że Bóg naprawdę zwyciężył. I, i, I ta walka rzeczywiście jest o to, no bo każdy z nas ma ciągle wolną wolę i wybiera. I tak naprawdę, wiesz, no, no, naszym zadaniem jest przeciwstawiać się na miarę naszych możliwości, a tego zwycięstwa dopełni Chrystus. No tak jak ta, ta niewiasta, ona tam w ogóle nie walczy, ona jest posłuszna. Jak złej zagraża, no to co? Ona ucieka, no biegnie no tyle, ile może, drepta tymi nóżkami i dostaje skrzydła orła, żeby poleciała. Kiedy smok wypuszcza wodę, no to co ona jedna zrobi naprzeciwko rzeki? No to ziemia się otwiera i ta, i ta rzeka wpada. Że na miarę naszych możliwości walczymy, prosimy Chrystusa o pomoc, a on dopełnia tego zwycięstwa. A on nas będzie, on nas bawia. Chociaż to, to zło no realnie jest, zagraża, dotyka, niszczy, upokarza. Natomiast no to nie znaczy, że, że przegrywamy, nie znaczy, że Chrystus przegrał, że to wszystko na nic i że, że szatan się panoszy. No, no nie, no sam Jezus to wczoraj było w Ewangelii. Pan Jezus mówi, Teraz odbywa się sedna nad światem i władca tego świata będzie precz wyrzucony. Czyli, czyli zły zostanie wyrzucony. To, to Jezus mówi w momencie przed męką, i w momencie męki i zwycięstwa nad śmiercią, władza została utracona złego. Chrystus no właśnie zwyciężył. Zło zostało pokonane. Amen. Dzięki za naszą dzisiejszą <laughs> rozmowę. Dzięki. Na dziś to już koniec. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału na aplikacjach podcastowych i komentowania odcinka na profilu Facebookowym. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy podcast, proszę udostępnij go osobie, którą może on zainteresować. Na kolejny odcinek Puzzli zapraszam w przyszły czwartek.